Nie mów tak mojej matce, ok? Chcesz żyć jak twoi starzy? Kolejna doba w szpitalu. Nie żartuję, widzę ich przez kamerkę, która jest w niej włączona. Pół internetu was szuka. Ale ty dzwonisz na psy. Bo ja nie wiem, bo ja zrobiłam według twojego przepisu, a mi wyszło jakieś takie bardziej fajne. Myślę, że powinnaś jeszcze dołożyć. Troszeczkę by było fajne. Przepraszam, ktoś puka. Dzień dobry. Jesteśmy z sanepidu. Czy moglibyśmy na chwilę wejść? Proszę. Dziękuję bardzo. Jest totalnie rutynowa inspekcja. My byśmy chcieli po prostu zaproponować pani tutaj taki... Czy babcia, a poprosiła się o jakieś identyfikatory? Mieszkania. A ja pani w tym momencie pokażę taki prosty, przykładowy egzemplarz. Proszę się nie martwić. Naprawdę nie jest pani jedyną osobą, którą dzisiaj tutaj rozmawialiśmy. Babcia, uważaj, babcia! Ja konsultuję takie sprawy. Oczywiście, proszę bardzo skonsultować się z córką, ale ja tylko pani pokażę najpierw, jak to wygląda tutaj. W tym miejscu, widzi pani, byliśmy już tutaj. Mamy, babciu, mamy sprzęt. Hej, czego chcesz? Zajęta jestem. Mam babcię do telefonu. Ej, słuchaj, Wika, bo tutaj są jacyś ludzie. Wika! Schowaj się. Teraz dzwonisz? Daj mi spokój, zajęty jestem, okej? Wychodziliśmy nieraz z gorszych tarapatów. Słuchaj, najwyżej weźmiemy kredyt. Na pewno nie chcę, żebyśmy zwalniali pracowników. To jest najważniejsze. Przepraszam na chwilę. Wiktoria, nie mogę teraz rozmawiać. Mam ważną rozmowę. Tato, u babci chyba są złodzieje. Bardzo śmieszne. Zadzwoń do matki. Ale ja nie żartuję, widzę ich przez kamerkę, która jest w niej włączona. Jezus Maria, nie wierzę w to, co usłyszę. Poczekaj, zaraz zadzwonię na policję. Co się dzieje? Jeszcze babcia to umie udawać, ale po tobie i ojcu to od razu widać. Wiktoria! No dobra, ale obiecaj, że nie będziesz się martwić. Do cholery jasnej, powiedz mi, co się stało! Chodzi o babcię. Co jej się stało? Nie, jest z nią wszystko w porządku, tylko okradli ją. Mama, ale ty się nic nie martw, bo wszystko jest pod kontrolą. Tata już zgłosił wszystko na policję. Co zginęło? Pieniądze. Ile? 12 tysięcy. Jezu, skąd ona miała takie pieniądze w domu? Moja babcia przedwczoraj wypłaciła wszystkie oszczędności z konta, bo jej sąsiadki tak zrobiły. Mama, ale wszystko będzie dobrze, naprawdę. Nie płacz. Córeczko, ja już nie mam siły. Ja nie mam siły. Kolejna doba w szpitalu, ja ledwo stoję na nogach. Jeszcze to! Ty bezsilna? Ty jesteś najsilniejszą osobą, jaką ja znam. Patrz, ile ludziom teraz pomagasz. Tak, pomagam innym, a nie mogę pomóc własnej rodzinie. A nie mówiłem? Zobacz to, co. O, widzę, że humorki dopisują. Chyba się udało. Mówcie, ile macie. Tyle, że jeszcze 2 albo 3 razy taka akcja i kupimy sobie po furce. No, poszło lepiej niż zwykle. Tak owinęliśmy babkę wokół palca, że jeszcze chciała nam ciasto dać na drogę. Poza tym to, wiesz co, nie interesuj się, bo speniałaś w ostatniej chwili i przez ciebie mogło się nie udać. Leomusko. Bo miałam jakieś mieszane uczucia. Mieszane uczucia. Słyszałeś?
Stara, jakie mieszane uczucia, to jest dżungla! Mieszane uczucia? Uczucia w tych czasach? Teraz? Zobacz, gdzie żyjesz. Wyjdź poza system. Chcesz żyć jak twoi starzy? Dzięki temu, co zrobiliśmy w 5 minut, mamy dokładnie tyle samo kasy, co twoja matka zarobi przez pół roku. Nie mów tak mojej matce, okej? No co? Prawda w oczy kole? Córeczko sprzątaczki? Obudź się, kurwa. Obudź się. Dobra, dobra, już, już. Starczy. To ile się dzielimy? 50-50. Naiwność kosztuje najwięcej. Co tam? Pół internetu was szuka. Dałeś się nagrać, kretynie. O czym ty gadasz? Siema, co się... Dzwoniłaś do mnie co 5 sekund! Jaka była umowa? Nie ściągamy masek! Tutaj nic nie widać, to jest wszystko rozmazane, nikt nie rozpozna, że to on. Dokładnie. Ja pasuję. Co? Pasujesz? Teraz pasujesz? Nie rozumiesz, że wszystko jest okej, nic się nie dzieje. A to jest moment, który trzeba wykorzystać. Jeżeli zrobi się w mieście gorąco, to wyjedziemy. A jak, nie wiem, będziemy musieli z czegoś żyć, to wymyślimy coś nowego. Zaczniemy sprzedawać, nie wiem... szczepionki, albo zrobimy testy online, nie wiem, suplementy. O, właśnie, suplementy. Pamiętasz, jak chciałaś wciskać lewe suplementy ludziom, żeby łykali jak pelikany? Co, nie pamiętasz? 3 dni temu nam pisałaś. Ja pasuję. Zajebiście. No przecież mnie nie widać, no. Przecież nie widać, że to ja. Pani Karę pożałuję. Ej! Z kim taki przecież? Ojca, coś. Idę do sklepu po browarki, chcesz coś? Kup coś do żarcia. No halo, co ty odwalasz? Co to są za akcje? To ty mi wysyłasz. Jesteś sam? Tak, wyszedł, ale zaraz wróci. Uspokój się, posłuchaj. Kto jest na tym wideo? Nie ja, nie tylko on. Kwestia czasu, aż ktoś go rozpozna. Złapią go, a on wsypie mnie i ciebie. To jest ostatni moment, żeby wycofać się bez konsekwencji. Tak? A nie wpadłaś na to, że powiesz, że tam byliśmy z nim, kretynko? No to się wyprzemy, nic na nas nie mają. Paweł, albo my, albo on. Dobra, jaki masz plan? Dobra, zrób tak, żeby on ten cały hajs miał ze sobą. Nie wiem, włóż mu go do kurtki albo do plecaka. Spław go do domu, a później zadzwoń na policję i powiedz, że ten koleś z wideo jest tu i tu. Tylko pamiętaj, nie mamy z tym nic do czynienia. Zresztą, jak znajdą u niego kasę, to będzie po sprawie. Dobra. Zajmę się tym hajsem, schowam mu do plecaka. Ale ty dzwonisz na psy! Kończę. Tylko skasuj wszystkie moje wiadomości. Słuchaj, pokaż mi, jak kasujesz. Halo! Paweł!
Dzień dobry, o co chodzi? Karol Górski. Dzień dobry. Starszy aspirant Roman Polkowski, druga komenda rejonowa Policji w Warszawie. Istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że w pana mieszkaniu znajdują się przedmioty mogące pochodzić z czynu zabronionego. Stanowią dowód w sprawie. Prosimy, jakby pan nie utrudniał prowadzonych czynności. A to z jakiejś pomagańcy zrobimy. Zrobiłem, panowie, no. No w końcu. Pół dnia do ciebie dzwoni, numer nieosiągalny. Co? Co się stało? Bo musiałem zmienić telefon. Ale co się stało? Wbili mi na chatę. Policja, przetrzepali całą chałupę, zabrali telefon, laptop, wszystko. Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Sprawdzili moją geolokalizację. Dobrze wiedzą, co robiłem w środę o godzinie 13. Mówiłeś coś o mnie? Zagięli mnie. Słyszysz, mówiłeś coś o mnie? Halo! Z zakupami przyjdziemy chociaż. Nie, dziękuję. Sąsiadka, jak dowiedziała się o tej sprawie, puka codziennie do mnie i pyta się, jak mi może pomóc, czy coś kupić. Także dziękuję. Siedźcie w domu. A dzwonili do ciebie z tego funduszu? Dzwoniła. Powiedziała, że dużo u nich takich spraw tego typu, ale powiedziała, że mi pomoże. Bardzo was proszę, dbajcie o siebie. Jeżeli macie możliwość, zostańcie w domu. Nie wszyscy mogą zdalnie pracować, wiem, ale ci, którzy mają taką możliwość, to błagam, zostańcie w domu. To jest dla dobra nas wszystkich. Słuchajcie, musimy być razem. Musimy działać razem. Ja w to wierzę, że wtedy nam się uda. I będzie dobrze i jeszcze słońce na nas popatrzy. Trzymajmy się.